Wściekla Rozenek jest gotowana, ale nie paparazzich, zdjęcia. Małgorzata Rozenek na walentynki poleciła biały dres kolorowymi sercami ze swojego sklepu. Reklamowała go na Instagramie, a tak zamiala go na sobie podczas wychodzenia tylnym, wyjściem po nagraniach programu Dzień Dobry TVN. Niestety, po tym, jak pojawili się paparazzi, prezenterce zrzedła mina. Wraz ze swoim asystentem, który nosił torby goni, kroczyła zybko do samochodu i nie patrzyła w oczy obiektywowi aparatu. Zimowy klimat udzielił się Malgosi, która od stóp do głów była ubrana w odcieniach bieli, nie licząc kolorowych serc na dresie. Całość stylizacji dopełniła torba Elisabetty Franchi, która kosztuje około 2000 zlotych. Gwiazda dram była wyraźnie zmęczona i nie miała ochoty pozować do zdjęć. Paparazzi jednak nie dali za wygrana i podazyli śladem celebrytki. Po upchnięciu wszystkich pakunków do Skody Fabi, Malgosia szybko czmychnęła do samochodu asystenta i obojętnie skierowali się ku wynajmowanej willi Majdanów od Wojciecha Modesta Amaro. Finalnie wściekła Małgorzata Rozenek robiła naburmuszone miny pod swoją oazę spokoju, w której mieszka Radio, trzej synowie i niedawno operowany buldozek. Zobaczcie, jak była ubrana Malgosia Rozenek.